Kurczę, jak to było, frustracja, euforia, relacje, wszystko wiem. Tamy za chwilę. Kurwa, gdzie te młodzieżówka? To jest taki wyrzucić, proszę. Młodzieżówka, o jak wyrzucić. No, 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 cenzuralne słowa, niech będą. 14 minut po godzinie 13. Nie wiadomo, czego się spodziewać po tych gościach, bo oni są, wiecie, alternatywni i tutaj wyzwoleni. Biorą swoje komóry, śmigają po mieście, robią foty, robią zdjęcia, robią filmy oczywiście również i otwierają galerie. Cezary Ciszewski, moi drodzy, Emanuela Osowska. Cześć. Kamerujesz mnie cały czas, tak? Tak. I będziesz tak to robić cały czas. Cały czas. Jesteś w komie. Widzisz, ja się bardziej, i nie wyjdziesz z niej. Nie wyjdę z tej komy, ale widzisz, że się bardziej stresuję niż normalnie, jak to człowiek siedzi. Bo ty jesteś po właśnie. Tak, to jest, bo ty jesteś, widzisz, bo to jest tak, normalni ludzie, jak sobie wyobrażają telewizję i swoje występy w telewizji, to wyobrażają je sobie podług tych, których w telewizji widzą. W związku z tym chcieliby tacy być i strasznie ich stresuje to, jak widzą dużą kamerę, że tacy nie są, nie mówią tak ładnie, tacy cwani nie są, tacy w ogóle, że hej, i ubrani też tacy nie są i w ogóle wszystko. I dlatego jak my mamy komórkę, to oni ciągle są sobą i dlatego my to wszystko kręcimy komórką. I ciebie też. Jesteście prawdziwi. I ty też jesteś w komie i też cię oswoimy. Miasta w komie, dobra, postaram się, słuchajcie, obiecuję, że przez najbliższe minuty będą po prostu oswojonym drzwikiem. Opowiadajcie o waszej pierwszej galerii, właściwie pierwszej w Polsce galerii fotografii komórkowej. Czy to jest tak, że najpierw się narodził pomysł na galerię, czy najpierw zobaczyliście to miejsce na widok i było, ale super, zróbmy coś tu. O galerii to marzyliśmy od dawna, dlatego że mamy trochę dość sieci. Ciągle jesteśmy w sieci. Wirtualu. I chcielibyśmy po prostu dotykać swoich zdjęć i postać przy nich z kimś i patrzeć razem we wspólny obraz i pomyśleć i porozmawiać i mieć tę chwilę refleksji. A w sieci co masz? No wiadomo co masz. Masz po prostu niebieskie światło, które chłonie energię twoich oczu i głowy i po prostu nie wiadomo kiedy to się skończy, nie? Nigdy. Wszyscy jesteśmy uzależnieni, więc chcieliśmy po prostu wyjść. Pokazać w ogóle, że ten obraz żyje jako obiekt, który emanuje inaczej. A poza tym mamy takie niezwykłe doświadczenia z opowiadaniem obrazem o rzeczywistości, głównie takiej rzeczywistości miasta jak Warszawa, że jakby no, należało się temu, cośmy zrobili już dawno, galeria. Miejsce, w którym przyjdą ludzie, się spotkają, zobaczą komórkowy film, nasz dokumentalny, dzikie, alternatywne kino i zobaczą takie same zdjęcia. I jeszcze coś, zobaczą, że w ogóle to, co jest zdjęciem z komórki, może być obrazem. Może być kawałkiem sztuki, w którym liczy się kreacja, liczy się koncepcja, liczy się to coś, co niby temu pozornie wszystkiemu zaprzecza, ponieważ nasze zdjęcia powstają w ułamku sekundy i my długo się nad tym nie zastanawiamy aż tak bardzo. To za chwilę o tej technice jeszcze pogadamy, ale chciałam się zapytać a propos tego miejsca, bo to jest super miejscóweczka, na samych tyłach rotundy, centrum Warszawy. Będziemy się tam bronić jeszcze długo. Będziecie się tam, no. Okopiecie się po prostu i będziecie tam, nie dacie się ruszyć, ale przychodzą pani i pytają, czy można sobie zdjęcie z komórki wydrukować. Tak, były takie w takich fajnych kapelutkach, takich po prostu miseczkę na drugą stronę jeszcze z pogarbowaniem. Ja je uwielbiam. One przyszły w ogóle, popatrzyły i chyba jednak właśnie je trąciło to, że widzą obraz, który być może chciałby mieć w domu, a wiedzą, że w swojej komórce na przykład zrobiły pieskowi takie zdjęcie. Normalnie w rękę. O, i one by chciały teraz to wydrukować, bo nie przyszło im przez myśl, że w ogóle to jest możliwe. Pomyślałem, że my jesteśmy takim punktem usługowym. Super, to może być dobry pomysł na biznes. Ale zaraz przyszedł wnuczek tej kobiety, albo innej, ale właśnie wnuczek i zaczął pokazywać swoje zdjęcia z komórki, które on już uważa za na tyle interesujące, że chciałby, żeby to zdjęcie było po prostu u nas na ścianie. I weźmiecie to zdjęcie od niego? No czekamy, żeby wrócił.